Czołem, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Galzak i zapraszam na kolejny odcinek Bitew Online w Total War Warhammer 2. Tak jest, nie inaczej, wracają stare dobre bitwy, w których, no to, że tak powiem, ja gram, no i oczywiście mój przeciwnik, główną rolę. I mamy dzisiaj ja mam dla was dwa starcia. Pierwsze to co widzicie na ekranie, czyli orkowie przeciwko wampiratom. I chyba trzeba przejść od razu do rzeczy bez żadnych dodatkowych wstępów. Jeżeli chodzi o moją armię, no to sporo Vanguarda, sporo śmieciowych jednostek. No i oczywiście, jak widzieliście, Grimgor, który dowodzi całym przedsięwzięciem. Troszeczkę się zaczynam do niego przekonywać. Da się tym grać, oczywiście no tylko na jakieś określone, że tak powiem, frakcje. Myślę, że na wampiratów Grimgor nie jest takim najgorszym wyborem ze względu na fakt, że jest jakby nie patrzeć małym modelem, więc nie dostaje dodatkowego damage'a od ostrzału. Przy czym też wampiraci obecnie to już nie jest taka frakcja na dużej ilości artylerii czy jakichś innych cudów, więc Grimgor nie jest tutaj najgorszym wyborem. Mały model, no oczywiście może coś mobilnego bardziej by się przydało, bo jego problemem jest nie tylko to, że jest stosunkowo słaby, ale również to, że jest stosunkowo mało mobilny. No i w sumie to jest główny problem. Ale no na wampiratów myślę, że to nie jest najgorsze rozwiązanie, dlatego wybrałem tegoż Grimgora. Wspiera go w tym przedsięwzięciu oczywiście szaman orków. Też, no to już wspominałem wielokrotnie, ja po tym nerfie pocisków magicznych orkowych stwierdziłem, że po prostu lepiej jest brać szamana orków, szczególnie na wampiratów. On ma zaklęcia 2. Ma rozwalacza mózgu oraz zgówki, czyli zionięcie oraz eksplozję. Dwa obszarowe czary, które zadają całkiem przyzwoity damage. Jestem w stanie tak jakby dwoma tymi zaklęciami użytymi na drugim poziomie rozwalić dwa oddziały praktycznie w pełni. Także to jest naprawdę nieźle. Jeżeli jest sporo many na początku, można całkiem spory damage, całkiem spore szkody wyrządzić przeciwnikowi, zanim ta bitwa tak naprawdę się rozpocznie. Jeżeli chodzi o pierwszą linię, no to oczywiście 5 oddziałów zwykłych nocnych goblinów. W Vanguardzie wystawionych maksymalnie przy krawędzi możliwej, możliwego Vanguardu, że tak powiem. Na drugiej linii 5 oddziałów łuczników, nocnych goblinów, no i na środku oczywiście skrzypiący ucznicy, czyli oddział ten z Regiments of Renown. Do tego do pierwszej linii przypięte hobgobliny. Jeden oddział, tak na wszelki wypadek, bo właśnie bardzo często się zdarza, że wampiraci na pierwszej linii mają tych śmieciowych majtków. Taka szarża właśnie hobgoblinów, chociażby na jeden skrajny oddział, może naprawdę spore szkody wyrządzić i zresztą wyrządzi, to zobaczycie za chwilę. Co dalej? Mamy jeden rydwan. Wziąłem tak na wszelki wypadek, stwierdziłem, że okej, może się przydać na wampiratów, chociaż oczywiście wiadomo jak jest z rydwanami. Rydwany trzeba non-stop kontrolować, więc jeżeli non-stop je kontrolujemy, to nie możemy kontrolować innych jednostek, a jeżeli kontrolujemy inne jednostki, no to rydwany muszą zostać gdzieś z tyłu. Dlatego czasami dobrym wyborem jest przy wzięciu rydwanu po prostu zostawić je na późniejszy etap gry. Niech sobie stoją, niech sobie zaoszczędzą trochę HP, niech się nie ładują bez sensu w walkę, tylko niech zadziałają później, kiedy zaczną się tworzyć takie bloby, no to wtedy te rydwany mogą rzeczywiście mieć jakieś znaczenie. Przy czym, no, nie w tej bitwie, powiem szczerze, ale to zobaczycie za chwilę. Z tyłu jeszcze cztery oddziały goblińskich jeźdźców na pająkach, po prostu zwykła kawaleria goblińska za tam, nie wiem, 300, 400? Za 400 chyba, nie jestem pewien, szczerze mówiąc, ale wydaje mi się, że za 400, za 300 są wilki, za 400 są pająki. Zatrute ataki, jeżeli dobrze pamiętam, no to standardowo. Przy pająkach, zatrute ataki, no i oczywiście dosyć sprawna kawaleria, słaba, ale no do zwjeżdżania w jakieś jednostki strzelające czy w piechotę śmieciową w plecy jest całkiem rozsądna. No i do tego dwa razy artyleria, młot gorka, czyli gobliński głazocisk z Regiments of Renown, no i do tego jeszcze katapulta gleba, czy tam Doom Diver, nie wiem dokładnie jak to się tam nazywało po angielsku, muszę to sprawdzić kiedyś, bo ta nazwa angielska jest jednak lepsza. Patrzcie jak ładują tego goblina, to śmiesznie wygląda. Sam wskakuje, kurde. W każdym razie zaraz sobie zerkniemy na armię, ale chcę zobaczyć tą animację, powiem szczerze. A, on się w ten sposób wystrzeliwuje. No ta obsługa jest do niczego nie pod... Aha, okej. Anulowało się w ostatniej chwili. Dobra. W każdym razie, no ale ta obsługa się wydaje to kompletnie zbędna. O, już się armia nieprzyjaciela trochę poszatkowała. No ale okej. Pierwsza linia, banda pirackich zombiaków, zwykłych po prostu. Na drugiej linii mamy trzy razy strzelanie, czyli artyleryjskie zombiaki z muszkietami. Przy czym jeden to z Regiments of Renown. Trzy razy halabardy do osłony tego strzelania. Dwa razy gwardia głębinowa bez wielkiej broni. No i do tego hrabia Noctilus na swoim wielkim rumaku, że tak powiem, na swoim troszeczkę zniszczonym zniszczonym okręcie i to by było na tyle, no jeżeli się nie weźmie pod uwagę tych piesków, których ja oczywiście pod uwagę nie wziąłem, bo zdarzają się rzadko, ale jednak są całkiem fajnym pomysłem. Zgnilce one się nazywają tak w ogóle.
czyli no pieski, razy 1, razy 2 i razy 3, jeżeli dobrze mi się wydaje, tak, razy 3, no i oczywiście jeden oddział Morn-Guli gdzieś na plecach. W mojej jednostki zostały bardzo wiele nerfów na przestrzeni czasu, ale i tak są całkiem przyzwoite. Dobra, ruszamy. Problem w tym, że ja jestem w ostrym wangardzie, wszystko się tam zaczyna, więc muszę podchodzić wszystkim, co praktycznie mam, do przodu. Artyleria została osamotniona, no i to jest pewien problem, bo oczywiście za chwilę zostanie rozjechana przez pieski. Pytanie tylko, czy warto to czymkolwiek osłaniać? Może dobrze byłoby zostawić jeden oddział pajęczych jeźdźców tam z tyłu, żeby osłaniał tą artę, ale nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, piesków. Morn-Guli się spodziewałem, ale jednak nie sądziłem, no już oczywiście starcie się zaczyna, pierwsze linie wpadają na siebie, ale nie sądziłem, że Morn-Gule tak szybko przybędą po prostu. Znaczy, zresztą one nie przybyły wcale tak szybko, to pieski tutaj rozjechały tą artę. Już patrzcie, Doomdiver leci, także no stracona artyleria, masakrycznie, pierwsze zaklęcie weszło. Oddział praktycznie rozbity, drugi czar wchodzi. I praktycznie drugiego oddziału nie ma. Świetne zaklęcia, naprawdę. Szaman orków. Orkowy szaman w ten sposób jest naprawdę dobrym rozwiązaniem. Tutaj hobgobliny, rydwany oraz zwykłe gobliny. No i widzicie, tych pirackich majtków praktycznie nie ma. Przeciwnik musi rzucać całą piechotę na pierwszą linię. Zresztą nie bardzo jest co osłaniać na tyłach. Patrzcie na to. Już tutaj, o, jeszcze czar zmarnowany. Zmasakrowany jeden oddział, drugi praktycznie też do zera. No a gdzie jest trzecie strzelanie? Gdzie jest trzecie strzelanie po stronie przyjaciela? Też go za bardzo nie widzę, więc prawdopodobnie też zostało rozbite już przez tych łuczników. Problem oczywiście w tym, że już pieski lecą na plecy. Ja tutaj wycofuję hobgobliny, żeby chociaż częściowo zatrzymać te szarże. Tutaj oczywiście na prawym skrzydle wszystko wychodzi jak należy. Pająki wjechały na plecy halabardom. Rydwan zacząłem wycofywać. No pierwsza linia jakoś się trzyma. Oczywiście tutaj gwardia głębinowa zrobi dużą przewagę. No ale w dalszym ciągu patrzcie na ten focus fire od goblinów. Naprawdę robi to świetną robotę. Ła zostało wcześniej odpalone z tego, co widziałem. Tutaj goblińscy jeźdźcy na pająkach wykończają jeszcze właśnie jednostki strzelające. No i idzie zasadniczo całkiem nieźle. Gdybym zdołał... Szczelina Zagłady, jeżeli dobrze pamiętam nazwę. Nie spodziewałem się tego czaru, powiem szczerze. Rzucony tak troszeczkę słabo, powiem szczerze. No bo nawet połowy tego... No okej, dobra, połowa oddziału wykończona. Ponad połowa oddziału. Ale czy to było warte świeczki tak naprawdę? Czy nie lepiej było zachować tą magię na jakieś leczenie? Ale patrzcie na to, już w tym momencie pasek teoretycznie pokazuje sytuację wyrównaną. No ale widać tą przewagę. Oczywiście pieski są cały czas ogromną groźbą. No ale ja w porę tutaj wycofałem oczywiście goblińskich jeźdźców. Przechwyciłem te pająki. Tutaj wycofałem przechwyciłem pieski. Tutaj hobgobliny przechwyciły pieski. No i tutaj ostatni oddział jest przechwytywany także przez hobgobliny. Jeszcze jedno zaklęcie wejdzie notabene. Na marginesie zupełnie. I kolejne pieski przechwycone. Także udało mi się uchronić te plecy, mimo że naprawdę było spore zagrożenie. Oczywiście arta została zjedzona na drugie śniadanie. Ale... to nie był taki duży ból, bo powiem szczerze, kiedy arta była jedzona, no to ja tutaj zrobiłem całkiem niezłą robotę i patrzcie na to w tym momencie. Halabardy, troszeczkę gwardii głębinowej, tutaj jeszcze przyzwany oddział. Oczywiście zblobował się Rydwan, troszeczkę słabo, aczkolwiek też miał kilka takich całkiem udanych rajdów. Tutaj problemem są Morn-Gule, bo w mojej armii nie ma praktycznie żadnej jednostki, która zadawałaby damage dużym przeciwnikom. No oczywiście są łucznicy i to jest pewien plus, to mi pozwoli jakoś przeciwnika wykończyć. Tutaj no próbuję Grimgorem, no to jest kolejny problem Grimgora, on ma małą masę. Jeżeli jest dużo jednostek wokół niego, to on ma, jak cały czas klikałem, żeby atakował Noctilusa, bo to jest rzeczywiście, myślę, że wygrałby ten pojedynek. Nawet 1-1, a jeszcze do tego z tak dużą pomocą. Tutaj się troszeczkę zblobowałem, to nie do końca dobre, ale już w tym momencie wycofuję pająki, więc w sumie staram się jakby no naprawić ten mój błąd. Chociaż no oczywiście halabardy już w tym momencie rozjechane, więc no bitwa już raczej zbliża się ku końcowi. Tu jeszcze Morn-Gule wpadają do walki. No teraz jestem z tego zadowolony, bo Grimgor będzie mógł powalczyć z dużymi jednostkami. Chociaż on cały czas, patrzcie na to, on grzęźnie w tym kombacie. No i więc to jest problem Grimgora. Nie dość, że mała prędkość, mała masa, kolejne ła odpalone, to jest jednak plus Grimgora, że on może walczyć w zwarciu, może nabijać ła, no i to jest rzeczywiście spory plus, bo dwa razy ła już w tym momencie rzucone i nie jestem pewien, czy przypadkiem trzeci raz nie zdałem tego rzucić, ale chyba nie, chyba jednak nie, no ale bitwa dosyć szybka, krótka, co nie zmienia faktu, że no to warte świeczki, nie? Grimgor powalczy, rzuci drugi raz ła, buff dla całej armii, no już w tym momencie tak naprawdę został tylko i wyłącznie hrabia Noctilus. Ja w tym momencie wycofuję jednostki kawaleryjskie, bo one nie zadają bonusów do dużych przeciwników. Zostawiam samego Grimgora, no i oczywiście ten cały focus fire, bo wbrew pozorom, wbrew tym szarżom piesków, wszystkie gobliny przeżyły. Patrzcie, 5 oddziałów żyje. Oczywiście zostały obite, nie? Ale jednak jakby nie patrzeć, wszystkie oddziały żyją. Tutaj jeszcze coś było chyba przyzywane, ale nie zdążyło się pojawić na polu bitwy. No i mamy w tym momencie G.
Tak jest, koniec bitwy. Zobaczmy sobie na ekran końcowy. Świetnie zadziałały czary, to mnie kompletnie zaskakuje. Szaman orków jest naprawdę dobrym wyborem w tym momencie. 128 trupów. Dobra robota, naprawdę, patrzcie. Dwa oddziały zostały, one nie zadały ani damage'a praktycznie. Zostały zmasakrowane, zanim w ogóle zaczęły walkę. Zastanawiam się, czy nie lepiej było spożytkować tej magii na pierwszą linię lub na halabardy. Bo oczywiście na gwardię głębinową nie bardzo, bo tam jest troszkę mało modeli, więc ten damage nie byłby aż tak imponujący. Ale możliwe, że nie warto było rzeczywiście fokusować tego strzelania, bo tego nie było dużo. To spokojnie mogliby wystrzelać łucznicy plus kawaleria na plecy. Może lepiej było właśnie na te halabardy rzucić te czary. Bo ewentualnie na pierwszą linię rzucić gdzieś właśnie dwa zaklęcia, przebić się w dwóch miejscach, rzucić się od razu na łuczników, tylko że wtedy luki zapełniałyby halabardy. Sam nie wiem, powiem szczerze, może to nie był taki zły wybór. To strzelanie zostało wyeliminowane natychmiast, dosłownie, natychmiast. Moich łuczników zostało bardzo wiele. Pieski bardzo fajnie tu przeciwnik zrobił, wydaje mi się, a moja arta nie zrobiła kompletnie nic, a to spora inwestycja, jakby nie patrzeć, jakieś 1300 punktów, coś w tym stylu. Łącznie, więc to była naprawdę spora inwestycja, a tymczasem Arta nie zrobiła nic dzięki pieskom. Też myślę właśnie, że można było spokojnie jednych jeźdźców zostawić goblińskich na plecach. Może by tej Arty nie osłonili, ale zawsze coś tam by porobili. Pytanie tylko, w sumie nie, myślę, czy jeden oddział zostawiać na plecach, czy dwa. No dwa oddziały to dużo, to jednak dużo. One tam się przydały bardzo podczas walki w zwarciu, więc jeden, tylko że jeden oddział mógłby nie wystarczyć, więc no to tak troszkę szkoda z kolei. No nie wiem, no Arta nie zrobiła nic, więc może ewentualnie wywalić Artę, wrzucić jakieś inne jednostki po prostu, jakąś lepszą kawalerię, jeszcze jeden oddział hobgoblinów, coś w tym stylu może. Zostawić, powiedzmy, Doom Divera, on tam 600 kosztuje, czy ile tam? Czekajcie, jeszcze zobaczymy. No w sumie 117 hobgobliny, tak, one zrobiły świetną robotę, nie dość, że szarża na skrzydle, to jest fajna jednostka. Szczególnie właśnie, jeżeli wampiraci wystawił się na tej śmieciowej piechocie na pierwszej linii. Jeżeli wystawił halabardy na pierwszej linii, to hobgobliny mogą mieć problemy, ale to się chyba rzadko zdarza z tymi halabardami. Raczej te śmieciowe jednostki się pojawiają, więc myślę, że to było niezłe rozwiązanie po prostu, żeby... Czekajcie, patrzcie na to. Tak, dopiero ogarnąłem, że to praktycznie w całości goblińska armia. Wrzucić skarsnika... Szamana goblinów i mamy same gobliny. No, jeszcze Rydwan oczywiście. Ciekawie. W każdym razie, dobra. Czekajcie, jeszcze zobaczymy, ile ten Doom Diver i katapulta kosztowały. Bo nie wiem, czy to było warte w ogóle brania. Znaczy... Nie, bo zginęło od razu. Okej, 800 plus 900 to 1700 łącznie, nie 1300. 1700 aż. Tutaj byłoby 1500, więc... No to dużo, naprawdę mnóstwo punktów straconych, totalnie bez sensu. Właśnie, no jeżeli idziemy w ostry Vanguard, no ta Arta teoretycznie, to jest teoretycznie niezły wybór, naprawdę. Tylko, że no jest ryzyko, jeżeli jakieś pieski się pojawią, że ta Arta zginie po prostu, tak jak zginęła. Ale gdyby tych piesków z kolei nie było, to ta Arta mogłaby zrobić naprawdę niezłą robotę. Ostrzał w... To by na pewno szło w Gwardię Głębinową, to ma bardzo mocno Gwardia Głębinowa by dostała. Zresztą od tego tak samo. Także myślę, że naprawdę to by się spłaciło, tylko że no pojawiły się pieski i to jest ryzyko. No ale no właśnie, jakbym wywalił jedną katapultę, zostawił tylko Doom Divera, wywalił jedną katapultę, wrzucił, no nie wiem, jakieś, nie wiem, trolle nawet, chociaż nie, one nie mają Vanguardu, więc trochę słabo. Cokolwiek, coś bym tam wrzucił, nie? Na miejsce, no, hobgobliny kolejne chociażby. To myślę, że to byłby jednak lepszy wybór. Mimo, że udało się wygrać, to myślę, że tak bym to udoskonalił. Dobra, idziemy do kolejnej bitwy. Zastanawiam się teraz... Którą wybrać? Wybiorę tą, bo ona była grana dawno. Znaczy, nie na tyle dawno, ale jakiś czas temu. I nie jestem pewien, co tu się właściwie wydarzyło podczas tego starcia. Jak widzicie, u mnie troszeczkę inna pierwsza linia niż zwykle. Ale na jaszczurki trzeba brać czempionów. Myślę, że trzeba brać po prostu czempionów. Teraz buduje się jeszcze inaczej na jaszczurki. Ale to jest inna sprawa, bo po prostu jeżeli się pojawi duża ilość Straży Świątynnej, to przez to poza czempionami nic nie jest w stanie się przebić. Także no czempioni to jest podstawa. Tutaj mamy 3 oddziały Grasantu zwykłych, 2 oddziały czempionów z wielką bronią oczywiście, z przebiciem pancerza. Tak troszeczkę z tyłu będzie oczywiście oddział oszczepów. 2 razy Grasanci. I to jest ciekawe, 3 razy. A, czekajcie, czy wy tej bitwy już nie widzieliście? O jasna cholera. Nie wiem. Mogła być.
Kurde, mam problem. Chyba już to widzieliście. Dobra, nic. Robimy krótkie cięcie i się spotkamy w... Dobra, jesteśmy w kolejnej bitwie. Tak, tamtą wydaje mi się, że widzieliście. Do tego mam dla was, no oczywiście norskie standardowo, ale przeciwko Imperium. Moja pierwsza linia tym razem standardowa, czyli trzy razy oddziały grasantów z wielką bronią oczywiście, no i dwa oddziały berserkerów. Nieco z tyłu mamy jeden oddział oszczepów. Krzywo, strasznie zaznaczyłem. I jeden oddział wojowników Fimirów, oczywiście z wielką bronią. Bardzo lubię te jednostki z wielką bronią, są naprawdę w porządku. Dowodzi całym przedsięwzięciem Wulfryk, wędrowiec na mamucie, standardowo. Wszystkie umiejętności tym razem na nim odblokowane, nawet ta, która zwiększa morale, którą zazwyczaj wywalałem, ale tym razem postanowiłem ją zostawić. No i do tego mam jeszcze czarownika z magią ognia. Kula ognia i płonący czerep, oczywiście, to też taki trochę standard u mnie. Tutaj w wangardzie, takim ostrym, wystawione trzy oddziały grasantów. Zwykłych grasantów z tymi oszczepami, no i bestia Tasznara jeszcze także w lasku. Ewentualnie, gdyby przeciwnik próbował jakiś vanguard wystawić, to oczywiście bardzo szybko udałoby się to przechwycić. No i na prawej stronie opancerzone wilcze skóry oraz norskańskie wilki lodowe. Tymczasem po stronie Imperium mamy taki trochę klocek. Pierwsza linia, dwa razy gwardia elektorska i włócznicy z tarczami na skrzydłach, dwa razy kusze na linii drugiej. Halabardy troszeczkę z tyłu do osłony tychże kusz. Mamy do tego jeszcze jeden oddział halabard, który osłania młot na czarownicę. Dowodzi całym przedsięwzięciem Karl Franz oraz mamy nefrytowego czarodzieja z czarami do leczenia przede wszystkim. Regeneracje dają odporność fizyczną i siłę broni oraz znowu regenerację. Trochę sporo zaklęć moim zdaniem jak na takiego jednego czarodzieja. Tutaj mam jeszcze ochotniczą milicję w ogóle w lasku wystawioną. Dosyć agresywnie, znaczy przesadza może w sumie dosyć blisko głównej armii, może nie tak agresywnie. Rycerze gorącego słońca na skrzydle, na jednym skrzydle, na drugim skrzydle. I tyle. To by było na tyle, jeżeli chodzi o Imperium, więc możemy spokojnie chyba odpalić i zobaczymy, jak się tutaj sytuacja rozwinie. No, na razie się nie rozwija, ale oglądamy armię zapewne. Oczywiście ja już w tym momencie ruszam pierwszą linią. Zobaczyłem działo po stronie nieprzyjaciela, więc stwierdziłem, że nie ma na co czekać, że to i tak ja muszę podchodzić. No i oczywiście w lesie także agresywnie idę do przodu. Sprawdzam, czy tam nie ma przypadkiem jakichś ukrytych vanguardów. Chociaż powiem szczerze, że troszeczkę na początku olałem tak jakby ten lasek i ewentualnie ten las. Nie spodziewałem się kompletnie tej milicji, ja jej oczywiście w tym momencie nie widzę. Przeciwnik rozsądnie cofnął swoją kawalerię, rycerzy gorącego słońca oraz obrócił kuszników. Całkiem rozsądnie, powiem szczerze. Jak zobaczyłem ten klocek, to stwierdziłem na początku, że okej, to będzie raczej sprawne, ale jednak widzę, że przeciwnik tutaj całkiem rozsądnie zareagował. Wycofał kawalerię, która na tym skrzydle nie miała kompletnie żadnych szans. Obstawił kusznikami. Tutaj wysunął troszeczkę do przodu gwardię elektorską, tak się ustawił w taką szachownicę. To też nie jest głupi pomysł ze względu na płonący czerep. Jeżeli widzimy magię ognia, to nie jest to głupie rozwiązanie. Oczywiście tutaj będzie trochę unikania z mojej strony. Agresywnie kawaleria. Po raz kolejny pomysł nie jest zły. Myślę, że mógł spokojnie od frontu szarżować w tych grasantów. Ja bym go tutaj miał problemy z dużym przechwyceniem. Oczywiście. Co ja gadam, z dużym przechwyceniem? Z przechwyceniem tego miałbym problemy. Chociaż oczywiście. Już w tym momencie Fimiry lecą, ale myślę, że ta szarża by wyszła spokojnie, mógłby to zrobić. W tym momencie przerzucam moją kawalerię, stwierdziłem, że jeżeli on się wycofał, to tak, podepchnę tylko tutaj jednostki. Oczywiście unikania ciąg dalszy. Podepchnę tutaj tylko jednostki, które będą straszyć tą kawę, a tymczasem całą resztę kawalerii przerzucę na drugą stronę, żeby straszyć tą kawę. Bo oczywiście lewe skrzydło było totalnie niechronione. No, Wulfryk parę razy dostał z tego działa, to trzeba przyznać, ale on nie takie rzeczy przeżywał. Tutaj oczywiście już bestia Tasznara pędzą w kierunku rycerzy gorącego słońca, żeby ich przechwycić. No i oczywiście pierwsze ciosy trafione. Brak odmrożenia z tego, co pamiętam, na bestiach Tasznara. Tak, tutaj nie mamy odmrożenia. Jest strzał oczywiście. No i już w tym momencie wyspotowana ochotnicza milicja. Kusznicy skupiają ostrzał. Kula ognia po raz pierwszy wystrzelona w kierunku Karla Franza. Oberwał, jak najbardziej. Pierwsza linia też tutaj za chwilę dojdzie do starcia. Fimiry wpadają, więc ta kawaleria będzie miała naprawdę duże problemy. Karl Franz też ląduje, rozsądnie w sumie. Włócznie też podeszły, więc to jest w stanie przeciwnik wygrać. Szczególnie z ostrzałem pomocniczym. Chociaż oczywiście ci kusznicy już zostali zajęci przez Wulfryka. Rzucony oczywiście morski kieł. Berserkerzy wpadają w gwardię elektorską. Mają z nią duże problemy, ale jednak jakoś tam sobie dają radę. Halabardy podpierają tą pierwszą linię. Ja tymczasem prawym skrzydłem już pędzę
pędzę, już oczywiście lodowe wilki przechwytują tą szarżę. Ich to bardzo mocno zaboli, no ale dzięki temu nie zaboli to wilczych skór. Zresztą te wilki zadały i tak całkiem solidny damage. Wilcze skóry tutaj już wpadają, nie dostają kompletnie z żadnego damage'a. Wchodzi płonący czerep, zadaje przyzwoity damage. Ja tutaj oczywiście troszeczkę źle zrobiłem. Maksymalny focus fire na Karla Franca. Jestem w stanie tutaj zadać mu naprawdę spory damage, szczególnie, że mam wojowników Chimiru z wielką bronią. Ale właśnie, w tym momencie pada decyzja, żeby wejść w szarżą, z szarżą w tą ochotniczą milicję. To jest jak najbardziej dobry pomysł. Oszczepy także fokusują Karla Franca. Tam troszeczkę Wulfric ma problemy, sporo oddziałów na nim siadło, więc stwierdziłem, że okej, wycofajmy się na razie. Prawa flanka została przejęta całkowicie, możemy spokojnie wbijać do centrum. Dwa oddziały piechoty pozostałe, no właśnie, bo zasadniczo moja piechota się posypała szybko. No ale tak, Karl Franc nie żyje. Tutaj kawaleria z lewego i prawego skrzydła dojechana do zera. Praktycznie. Tu jeszcze wilcze skóry próbują gonić tych rycerzy gorącego słońca. Także tak naprawdę, no wszystkie tak jakby cele zostały osiągnięte. Karl Franz został pobity, pogoniony właściwie z pola bitwy. Kawaleria na skrzydłach została dojechana. Pierwsza linia oczywiście troszeczkę miała problemy z tą gwardią elektorską. Tu jeszcze kolejny płonący czerep. Tak jest, no troszeczkę źle rzucony, lepiej było go rzucać tutaj, powiem szczerze, bo ta duża ilość pancerza sprawiła, że ten płonący czerep praktycznie nie zabolał gwardii elektorskiej, także no to był na pewno błąd, trzeba było tutaj w te full HP halabardy rzucać ten płonący czerep, to jest na pewno lepszy wybór, no ale jednak przewaga na pasku jest masakryczna, Wulfric praktycznie full HP, oszczepy żyją, opancerzone wilcze skóry, mag full HP, tutaj mamy jeszcze sporo grasantów, tutaj grasanci dojechali ostatecznie ochotniczą milicję, no i tak naprawdę po stronie przyjaciela wszystko się sypie, tutaj jeszcze Fimirów rzucam właśnie na kusze, żeby nie walczyli z halabardami, tylko z kusznikami. Tu grasanci jeszcze wpadają z szarżą. Morski kieł. No i ostatecznie armia nieprzyjaciela się załamuje ze względu na przewagę na pasku. Tyle. GG. Tak to wyglądało. Nie wiem w sumie, co tu doradzić Imperium przeciwko Norsce. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Gwardia elektorska nie była głupim wyborem, bo jednak berserkerzy radzą sobie chyba, myślę, że wygrają bez problemu nawet z biczownikami. Także no gwardia elektorska jest jedyną jednostką, która jakoś tu ratuje tą pierwszą linię. Tylko pytanie, czy warto, czy nie lepiej zainwestować w większą ilość kawalerii. Myślę, że przeciwnik popełnił błąd, nie wykonując tej szarży rzeczywiście na lewym skrzydle moim, bo miałem troszkę za daleko tych Fimirów. Zanim bym tam dobiegł, no to on już by, przypuszczam, że jakiś tam damage tym grasantom zadał. I to jakiś taki nawet niezły, nawet niezły ten damage by, przypuszczam, wszedł z jednej szarży pojedynczej. Także no myślę, że mógł to spokojnie zrobić. W sumie no nie są to jakieś wielkie korzyści, bo grasanci to jednak śmieciowa piechota. No nie wiem, może jakiś mag z siecią Amintoka na skrzydłach, żeby pomóc właśnie kawalerii, bo kawaleria tutaj przegrała totalnie. Może za mało tej jazdy, może trzeba było więcej zainwestować w jazdę. No ochotnicza milicja niewiele zrobiła, coś tam postrzelała, kusznicy też niewiele w sumie zrobili. Muszkiety byłyby tutaj raczej lepszym wyborem. Ewentualnie kuszami fokusować od samego początku berserkerów. To chyba nie zostało zrobione, bo w sumie spory damage. 103 trupy na koncie jednego oddziału berserkerów. No ciężko Fimirów byłoby zabić w ogóle, bo czym? No halabardami ewentualnie. Też dwa oddziały halabard. Nie wiem. Szczerze mówiąc, Imperium mało grami. Imperium może mieć z Norską problemy. Chociaż vice versa też. To zależy od sytuacji. Znaczy mi się najgorzej gra oczywiście Imperium na samej kawalerii. Zawsze granie na samej kawalerii moim zdaniem zawsze jest lepsze niż granie na piechocie. Choć no oczywiście nie, no dobra, nie zawsze. Dobra, to była przesada. Ale no w przypadku Imperium też to jest dosyć bolesne. Musiałbym, oczywiście Norska jest w stanie się wystawić, żeby pokonać samą kawalerię, ale jednak te takie standardowe norskańskie buildy myślę, że miałyby spore problemy. Chociaż no 3 razy konni grasanci. Nie, i tak byłyby problemy. Szczególnie, że pierwsza linia jest totalnie podatna na ostrzał. Także tutaj byłby naprawdę spory problem. No ale to cóż, no mniejsza z tym. Nie wiem, co doradzić Imperium, powiem szczerze, bo ja gram Norską, więc wiem, jak sobie radzić Norską z poszczególnymi frakcjami, ale trudno mi doradzić coś niekiedy przeciwnikowi. Także tak. Młot na czarownicę. Czy działo się opłacało na Norskę? To jest pytanie, jakby się tak zastanowić chwilę. 10 trupów, no wiadomo, to jakby jasne, bo strzelało przede wszystkim Wulfryka, który jest bardzo, bardzo odporny na ostrzał, jak widzieliście zresztą, spokojnie unikał mimo swojej dużej wielkości, a jak dostał, to i tak go to za bardzo nie zabolało. Wulfryk nie takie rzeczy przeżywał,
Co bardzo często mówię, no zresztą to jest prawda, on nie takie rzeczy przeżywał po prostu, na mamucie oczywiście. Dlatego nie wiem, czy ten młot na czarownicę to był rzeczywiście dobry wybór. Zamiast kurz wziąłbym jednak muszkiety, jakby nie patrzeć, sporo pancerza, czekajcie. Sporo pancerza. Sporo pancerza jest chociażby na Wulfryku. Więc na niego te muszkiety byłyby na pewno lepszym rozwiązaniem. Wulfryk na mamucie. No 70 pancerza, no przyzwoicie, przyzwoicie. Muszkiety chyba byłyby lepszym wyjściem. Magia śmierci, może... Łowca czarownic, no nie wiem, czy to ma sens w tym momencie. Bo to działa tylko i wyłącznie na jednostkę, która ma odporność na pociski, nie? Bo to zmniejsza odporność na pociski, ale chyba musi być jakaś odporność. Bo bazowo jakby jednostki nie mają odporności, to jest tak jakby dodatkowa umiejętność, na przykład tutaj, odporność na ostrzał 15% i od tego by się odejmowało 22%, no 22% z 15 to, nie wiem, 3? Coś w tym stylu, więc no to nie jest duża różnica, więc chyba nie, chyba łowca czarownic to nie jest dobry wybór. No nie wiem, chyba szermierzy brałbym jednak na pierwszą linię. Muszkiety, szermierze, ja bym wziął więcej kawy zdecydowanie, bo jednak tutaj Imperium przegrało na skrzydłach i to chyba bolało przede wszystkim, ta porażka na skrzydłach. To rzeczywiście chyba był największy problem, bo ja wtedy mogłem spokojnie całą armię otoczyć i tyle. Także ja bym wziął po prostu więcej, może troszkę bardziej śmieciowej kawy, rycerzy gorącego słońca, okej, dobra kawaleria, no ale straciła całe bonusy z szarży praktycznie i na prawym i na lewym skrzydle, także źle została troszkę wykorzystana, ale nie ma żadnego wsparcia, żadnej sieci Amintoka, żadnej bardziej śmieciowej kawalerii. Ja jednak mam te pieski w norsce, mogę wszarżować najpierw wilkami, później opancerzonymi wilczymi skórami i wygrywam, nie? I tyle. Także tak to wygląda. Także no ja bym jednak tutaj bardziej po prostu w kawalerię zainwestował niż w piechotę i chyba to jest takie, nie wiem, podstawowa rzecz, która mi się na myśl nasuwa. Dobra, tyle. Dzięki serdeczne za oglądanie. Powoli będą wracać te standardowe, zwykłe bitwy, chociaż oczywiście turniejów też jest pod dostatkiem. Już powoli planuję drugi sezon Ligi Corvus Legio, ale to na spokojnie, powolutku. Zobaczymy, jak się sytuacja będzie rozwijała. Tymczasem dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia. Czołem.